Trochę tego nie rozumiem, czy każdy Mechagard jest... No nie pamiętam, może to jest wyjaśniane przez grę, jednak chyba to by było głupie, gdyby każdy Mechagard był... musiał być obsługiwany przez osobę. Bo dosyć sporo ich widzieliśmy i trochę ciężko pomyśleć, że gdzieś jest jeszcze większe pomieszczenie tamtego pokoju kontrolnego zajmowane przez, nie wiem, ilu ludzi, którzy kontrolują pojedyncze roboty. W każdym razie jesteśmy teraz w tunelach przed archiwami, coś w tym stylu. Nie mam zielonego pojęcia, po co takie tunele istnieją. Jednak to jest mała wymówka do tego, żeby trochę postrzelać do Mechagardów. Czemu nie? Strzelamy bardzo prosto i mamy tylko jeden atak tymi dziwnymi rakietami, które wydają naprawdę głupie odgłosy. Jest jakieś takie pf, pf, pf. Nie wiem, wydaje mi się za każdym razem, kiedy przechodzę ten segment, że nasz Mechagard, nie wiem, pluje na nich śmiesznymi pociskami. No nie brzmi jak rakieta, nie ma jakiegoś takiego mocnego jep, 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 tylko nie wiem, takie plum, plum. Jakby nasz Mechagard strzelał z procelu, coś w tym stylu. Co tu warto pamiętać? Mamy pasek zdrowia i jeśli nasz Mechagard zostanie zniszczony, cofamy się do początku segmentu. Jeśli jest dla was za trudno, to mamy takie oto punkty, które nam regenerują zdrowie do maksimum. Mamy radar dosyć przydatny, tak myślę. I dosyć bezużyteczne dosyć bezużyteczne okienko z wiadomościami typu wróg strzela, wróg został zniszczony i to było tyle. Naszym głównym celem tutaj jest aktywacja poszczególnych przełączników. Jeden z nich zresztą widzieliśmy podczas cutscenki. No to właśnie jeden z nich. Tylko za pomocą po aktywacji takich przełączników możemy udać się dalej, odkąd drzwi wcześniej drzwi dopiero po aktywacji takiego przełącznika otwierają się dla nas. No i cóż jeszcze można powiedzieć? Nie wiem, te roboty zostają zniszczone po 4 pseudorakietkach. To jest, zaczynają tak śmiesznie się trząść i padają na ziemię. Naprawdę, ta sekwencja jest po prostu trochę przydługa i to właściwie tyle. Nie jest zbytnio nawet ekscytująca. Pewnie się zastanowicie, czemu diabła ją robię. Oczywiście poza tym, że chcę wam ją pokazać. Otóż jeśli zdecydujecie się na tą... ten sposób przejścia, czy po prostu wykonacie go po uśpieniu pani kapitan, zostaniecie wynagrodzeni 1000 seteków. Co w grze jest dosyć znaczną sumką. Jeśli oczywiście nie wykonacie tej sekwencji, no cóż, wtedy nie zdobędziecie kasy i zgaduję, że to jest dosyć fair, odkąd ten sposób uśpienia pani kapitan jest bardzo trywialny i nie wymaga nas niczego. Z drugiej strony tutaj nie możemy za bardzo skusić zatem. Tak, można byłoby się kusić. I przy okazji nie wiem, jak ten robot zginął, odkąd, czy został zniszczony, odkąd stał bezpośrednio na tym punkcie regeneracji i powinien w teorii regenerować się bez przerwy, ale... co tam. No i takie drzwi także zawierają roboty, które wyskakują za nas. Także, co jest bardzo denerwujące w tej sekwencji, niektóre roboty potrafią strzelać przez ściany, nie żartuję. Nie widzicie nawet pocisków, jakie lecą w waszą stronę przez te ściany. Po prostu dostajecie cały czas obrażenia, jeśli zbliżycie się do takiej ściany, przez którą robot strzela. Co jest bardzo irytujące. Nie wiem, nie zdarza się to zbyt często, chyba ja pamiętam może z 2 razy tak było. Okej, chyba jesteśmy o jeden przełącznik przed... No i tu mamy ten przykład. Coś mi strzelało przez drzwi. Właściwie nie wiem, czy to robot, czy po prostu nie dostajemy obrażeń. Ale z drugiej strony nie widać, że to jest jakieś pole siłowe, zatem... Kto diabła wie?
Chyba gdzieś pominąłem przełącznik. Mamy niby tę mapkę, która nam trochę pokazuje cennych rzeczy, ale... To? Tak, to było w jednym myśle. Otworzono nam dodatkowe roboty, które mają być pseudo wyzwaniem i... Chyba tym samym będziemy mogli przejść do finalnej sekcji. Ale przy okazji, czy to jest dla was śmieszne, że... w tym momencie rozwaliliśmy jakieś... tuziny, czy ponad tuzin robotów, nie ma żadnego alarmu. Nie mamy żadnej cutscenki traktującej o tym, jak... Wiecie, ludzie biegają zaalarmowani, coś się dzieje blisko archiwów, że gdzieś robot zaczął wariować, nikt nie próbuje... przyglądać się dosyć... podejrzliwie, czy nawet biec w stronę Kayla i powstrzymać go przed kontrolą tego robota. Nie, wiecie, to się wydarza. Okazuje się, jeden z mechagardów po prostu biega dookoła i rozwala inne roboty, kto wie, nawet może ludzi. Wiecie, Omikron. Złe miejsce, kto się przejmuje. A tak, jeszcze te dwa roboty. Zasadzko! Okej, gdzie on biega po raz? Dobra. One są trochę szybsze niż można było przypuszczać na samym początku. A i tak, to są te drzwi do krypty z pieniędzmi. Chyba gdzieś, nie pamiętam jaka to była wiadomość, jednak... zdaje się, że są dwa wpisy o archiwach, właśnie jeden z nich traktuje o tym, że dostęp do nich jest zastrzeżony, drugi zaś o tym, że pieniądze są przechowywane w jakiejś specjalnym pomieszczeniu obok archiwów. No i cóż, koniec tej sekwencji. Jej, zaczyna mnie naprawdę nudzić. Nie jestem pewien jednak, czy nadal trzeba pokazać... No, nieważne. Okej, robot zlikwidowany. Oczywiście wcześniej nie mógł nas wpuścić. My zaś najpierw udajemy się po nasze ciężko... nieukradzione jeszcze pieniądze. Tak, to się nazywa bardzo dobrze zabezpieczony safe. Nazywam się Kyle, przyszedłem po moją miesięczną wypłatę. Dzięki. Te przełączniki zawsze mnie nęcą, jednak nie możemy nic z nimi zrobić. No i cóż, po tylu wysiłkach, usypianiach swoich zwierzchników, rozwalaniu połowy pewnie stanu robotów służby bezpieczeństwa Omikronu, można w końcu włamać się do archiwów. Zdaje się, że naprawdę niepotrzebnie użyłem tej karty. Chyba po likwidacji tego robota możemy po prostu do nich wejść i tyle. A po prostu ta odznaka działa, bo gra cały czas uwzględnia tę pierwszą opcję z uśpieniem pani kapitan. No i cóż, mamy kilka zastrzeżonych spraw. Generalnie traktują one o tym, jak złe, skorumpowane służby czy służalcze służby wcale nie są takie miłe dla obywateli miasta, a bardziej idą na rękę różnego rodzaju korporacjom i tak dalej. Większość z tych spraw jest po prostu unieważniona na wnioski różnych korporacji. Zaś nasza sprawa traktuje o... czy daje nam kolejny trop, jakim jest tancerka w innej dzielnicy. Nie wiem, chyba wspomnienie... nie za bardzo, nie daje nam więcej informacji o tym,
naszej następnej misji. W każdym razie mamy raptem 4 misje. Musimy spotkać się z naszą dziewczyną, uczyścić pewien supermarket czy pewien bar z podejrzanych, zajrzeć do kostnicy oraz zajrzeć do nowej dzielnicy Omikrona. To wszystko w następnej sesji, zagrajmy w Dino Mod Soul. Do tego czasu trzymajcie się.